Cześć, dzień dobry, drugi dzień Giro d'Italia, di za nami zgodnie z przewidywaniami Tadej Pogaczar bardzo pewnie, albo nawet zbyt pewnie, zmierza po zwycięstwo w całym wyścigu. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Dominacja Tadeja Pogaczara w Giro d'Italia jest najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie. Bo po kolei przejdźmy sobie przez listę zwycięstw etapowych z tego tygodnia po dniu przerwy. Finisz na Boka Bocaselva, Valentin Parypętr z ucieczki, następnie płaski etap Jonathan Milan, następnie górzysty etap Juliana Lafitte, następnie płaski etap Jonathan Milan i drugie miejsce Stanisława Niełkowskiego, warto zaznaczyć, następnie czasówka Filip Poganna. I znakomita jazda Tej, tej apu, ja drugie miejsce, i wyraźna przewaga na resztą stawki. No i wreszcie królewski, być może najbardziej królewski etap w tej dekadzie w ogóle, ponieważ etap z metą w Livinie, etap 15, miał największe przewyższenie w ostatniej dekadzie, jeśli w ogóle nie w XXI wieku, a przynajmniej od czasu, gdy strawa jest dostępna i korzystają z niej zawodowi zawodowi kolarze, 5600 metrów przewyższenia i Tadej Pogaczar demolujący wszystkich swoich rywali. W zasadzie mógłbym w tym miejscu skończyć, ale myślę, że parę rzeczy do opowiedzenia, opowiedzenia będę dla Was miał. Zacznę od sprinterów. Jonathan Milan, rewelacyjna dyspozycja. Trzy wygrane finisze z peletonu ekipa Lidl Trek znakomicie go rozprowadzająca ustawiająca taki dość klasyczny pociąg, natomiast Milan pewnie wykańczający pracę swoich kolegów no naprawdę włoski zawodnik z doświadczeniem torowym wywodzący się z rekordowej drużyny na 4 km na dochodzenie sprinty rozgrywa znakomicie one są odrobinkę dłuższe no zaczyna stosunkowo wcześnie no i swoją nie tylko szybkością, siłą ale też i wytrzymałością pokonuje swoich rywali wspomniałem o Stanisławie Aniołkowskim znakomita, znakomita postawa na etapie na etapie 13 znakomite ustawienie dość wysoko zaczął ten sprint tam w pierwszej 20 generalnie siadł na koło Molano, Molano, który jest tutaj no, jedynym sprinterem w Drużynie Emiratów i próbuje, poza tym, że pomaga Pogaczarowi w płaskim terenie, to próbuje swoich sił w sprintach. Daniel siad siadł na koło Molano, potem przesiadł się na koło Milana. No, trudno byłoby, aby wyszedł z koła Milana. Tak dysponowanego, ale i tak drugie miejsce. No, przed naprawdę dobrymi, dobrymi kolarzami: przed Bauhausem, który jest tutaj w dobrej formie, przed e, Hofsteterem, przed wspomnianym Molano, przez, przed Lorenzem Pitti, przed daineze, Meirier przesunięty gdzieś tam jeszcze dalej w klasyfikacji. 15 miejsce Generalnie, naprawdę, naprawdę w takiej stawce, jednak no, z nie najlepszą. Drużyną do wsparcia Stanisław Aniołkowski. Tutaj klasa. Miejmy nadzieję, że od teraz Kofidis będzie dawał mu to wsparcie większe. Tyle sprinterzy, no bo jednak był to tydzień bardziej górzysto, ucieczkowy. Wspomniałem o, o walentynie pary -Pętr. Bardzo ładna, bardzo ładna jazda, i tutaj poza tym aspektem braterstwa, ponieważ jego, jego brat również miał już na swoim koncie wygraną w Giro d'Italia, no to warto wspomnieć o Decathlonie, Dekatlonie, który no, dostarcza rowery pod marką Van Rysel, rowery kaski również, no i zawodnicy drużyny AG2R. Mają na tym sprzęcie w tym roku naprawdę, naprawdę no znakomity, znakomity sezon. I warto to podkreślać, bo no zrobili naprawdę, przygotowali naprawdę bardzo, bardzo dobry sprzęt aerodynamiczny, szybki, lekki. No i można na nim wygrywać na poziomie world tourowym. Chyba też jakaś dodatkowa motywacja w podniesieniu budżetu ekipy, ale też motywacja związana z obecnością nowego dużego korporacyjnego sponsora, bo pamiętajmy, że Decathlon jest wielką korporacją. Która tak naprawdę mogłaby zjeść na śniadanie wiele marek rowerowych, które są zaangażowane w sponsorowanie zawodowego kolarstwa. Natomiast jeśli chodzi o ucieczki, to w tym tygodniu no, etap 12 był ważny, wzruszający, ciekawy był poniekąd solą kolarstwa. No i znakomita jazda duża ucieczka. Potem ucieczka z ucieczki, i jeszcze atak z ucieczki, z ucieczki na ostatnim stromym podjeździe Juliana Filipa i wygrana etapowa, wzruszająca, wydarta, wyżarpana Filip, który zmaga się z pewnego rodzaju niemocą, którą miejmy nadzieję tutaj przełamał. To raz. Zmaga się z komentarzami swojego menedżera, swojej ekipy, Patryka Lefebra, który no nie. nie jest niemiły, tak delikatnie rzecz ujmując. Szkaluje Filipa w mediach społecznościowych, w wywiadach, zarzuca mu nadużywanie alkoholu, imprezowy styl życia. Filip faktycznie no, nie jest zawodnikiem tak skutecznym, tak dynamicznym jak kilka lat temu, ale wciąż to klasowy kolarz i potwierdził to na tym Giro Italia. W związku z tym wygrana etapu z, z tak dużym zaangażowaniem, przypomina te schyłkowe lata Petera Sagana, który właśnie na Giro d'Italia wydarł również etap dla siebie, to zawsze są fajne chwile, no bo jednak ci wielcy mistrzowie są dla nas idolami i zawsze... Nawet jeśli ich kariery zmierzają do końca, albo jeśli ich kariery mają jakieś chwile zawahania, to są to ludzie, którzy nas przez lata inspirują i choćby za te wszystkie pozytywne emocje, inspiracje, które nam dostarczyli, no myślę, że powinniśmy w nich cały czas wierzyć i im kibicować, bo uważam, że to jest relacja dwustronna, z jednej strony zawodnik, który właśnie dostarcza nam rozrywki dostarczy nam inspiracji, często daje nam nadzieję. Gdy przeżywa trudne chwile, no, należy mu się jakiś rodzaj wsparcia, a też warto wspomnieć, cały czas nawiązuje do tego aspektu inspiracji, momenty, w których po czasie posuchy, po czasie zmagania się z trudnościami odnosi sukces, również powinien być dla nas wszystkich lekcją, nauką i nie chcę tutaj używać jakiegoś mentorskiego tonu, ale w kolarstwie, kolarstwie, który jest sportem niewdzięcznym, który jest sportem trudnym, w którym y, nawet najwięksi mistrzowie realnie rzecz ujmując wygrywają rzadko i niewiele, tego typu sytuacje są szczególnie, szczególnie cenne i warto o nich Pamiętać. Um, także co? Ala Filipowy oddałem Ala Filipowi, a teraz pora na Pogacza i Płaska czasówka, płaska czasówka, która wcale nie była tak płaska i łatwa, jak wszyscy myśleli. Pierwsza część dość trudna. Pisałem o tym w komentarzu na Facebooku, ale powiem to również tutaj. Um, no, Filipo Ganna pojechał coś w rodzaju negative split na tej, bardziej, na tej cięższej części trasy, bardziej krętej, lekko pofałdowanej. Która nie do końca mu sprzyjała, rozpoczął nieco spokojniej, ale rozpędzał się wraz z kilometrażem i no, pokonał, pokonał Tadeja Pogaczara o prawie pół minuty, 29 sekund. Natomiast Pogaczar z kolei uderzył dosyć mocno na tej pierwszej części, bardziej wymagającej, gdzie mógł zdobyć pewną przewagę nad bardziej muskularnym ganną. Zrobił to. No i zaowocowało to tym, że Pokonał resztę stawki wyraźnie, ponieważ mniej stracił do ganny, niż miał przewagi nad następnym na mecie, następnym rezultatem na mecie Tymena Arensmana, ponieważ tutaj 30. 8 sekund przewagi, a pogacz Doganny stracił 29. Natomiast w kontekście Arensmana warto wspomnieć, że on troszkę gorzej zaczął ten wyścig. tej jego ojciec troszkę zaczął wypowiadać się na, w mediach społecznościowych, zarzucając ekipie Inosu niewłaściwe wsparcie i zabieranie na Giro d'Italia zawodnika nie w pełni przygotowanego. Arensman ewidentnie dochodzi do dyspozycji wraz z kolejnymi kilometrami Giro d'Italia jest wysoko w klasyfikacji generalnej, no jest wsparciem dla Tomasa, ale też jedzie na całkiem dobry wynik indywidualny. W ogóle należy, to jest to druga, czas, była to druga czasówka na tym Giro, gdzie kolarze inne osób pojechali znakomicie, jak na pierwszy, Aresman trzeci. Tomas, czwarty, Tobias, Fos ósmy i yy, Magnus Szeflin 12, więc to jest no, drużynowo imponujący wynik, choć yy, ten Pogaczar, pogaczar w, w kontekście klasyfikacji ich nieco pognębił. To tak czy inaczej siła drużyny, doświadczenie yy, w jeździe na czas, w dopasowaniu pozycji strojów, sprzętu. Yy, no tutaj, to wielo, wieloletnie, kiedy oni dominowali w tej specjalności. Tutaj dało, dało efekt, no bo naprawdę, naprawdę czterech zawodników w pierwszej 15, realnie do 12 miejsca, trzech w pierwszej dziesiątce to jest i wygrana etapu, czterech w pierwszej dziesiątce i wygrana etapu to jest coś no imponującego, naprawdę imponującego. No i teraz przechodzimy do. Tadeja Bogaczara na czasówce pokazał, że jest w znakomitej dyspozycji, natomiast to, co zrobił na, tepie, na etapie do Liwinio. Wymyka się po raz kolejny wymyka się tutaj jakiejkolwiek klasyfikacji, ponieważ był to jeden z performensów najwybitniejszych performensów w górach ostatnich lat. I tutaj muszę nakreślić kontekst, ponieważ wydawało się, że największą siłą Tadaja Pogaczara jest jazda przede wszystkim na podjazdach nieco krótszych, kilkunasto, Minutowych 20-20 minutowych i że tam jest w stanie osiągnąć największą moc i zdobyć największą przewagę nad swoimi rywalami. Tak wyglądało to w przeszłości. Takie wnioski można było wyciągnąć z jego dwóch wygranych Tour de France, a także z porażek w kolejnych dwóch w Winegorem, nawet biorąc poprawkę na to, że w zeszłym roku był nie w pełni sił ze względu na kontuzję podczas liczba że złamanego nadgarska. W związku z tym w zeszłym roku do turu przystąpił nie w pełni przygotowany. Natomiast wyglądało na to, że kiedy mowa jest o podjazdach dłuższych, kilkudziesięciu, od 40 minutowych lub dłuższych, rozgrywanych na nieco większej wysokości, to tam Jonas Winnegor ma nad nim przewagę. I oczywiście tutaj Jonas Winnegora nie było, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, Rywale. Pogaczara nie są tak silni jak ona nazwisk i warto o tym wspominać, mówiąc o absolutnej dominacji Pogaczara w tym Giro, to znaczy, no nie było przesłanek przed tym wyścigiem. Wskazujących, że ktokolwiek może Pogaczarowi zwłaszcza w górach, zwłaszcza w górach zagrozić, ponieważ no nie było historycznych danych wskazujących, ani nawet przesłanek wskazujących na to, że możemy mieć tutaj zawodnika, który jest w stanie mu dorównać w tempie jazdy pod górę żaden z zawodników, którzy tutaj rywalizują o podium, o pierwszą piątkę, o pięcią, pierwszą dziesiątkę, w, nie, w bliższej lub w dalszej przeszłości nie nie jeździł tym tempem, co Tadej Pogaczar w topowej dyspozycji, a Tadej Pogaczar ewidentnie w topowej dyspozycji tutaj jest. Muszę tutaj wspomnieć o tym, że ten etap z metą w Livinio był naprawdę ekstremalnie ciężki. Te 5600 metrów przewyższenia to jest etap z największym. Z największym przewyższeniem w ostatnich latach. On przebił nawet najcięższe górskie etapy z Giro 2011 roku, które wygrał, łamane przez nie wygrał, ponieważ był najszybszy na trasie, ale jego wynik został anulowany, więc oficjalnie. Alberto Contadora w Giro wówczas nie było. Tamte etapy były również długie, były ciężkie, miały bardzo duże przewyższenie. Ten etap do Nivinio, tutaj to przewyższenie miało większe. Bogaczar pojechał ten etap odważnie. Ten etap odważnie. Jego drużyna kontrolowała sytuację, mimo że była puszczona, oczywiście, duża ucieczka. No to kolarze Emiratów nadawali tempo. Powodowali, że ten etap cały czas był dość trudny. No a mimo to Pogaczar zaatakował stosunkowo wcześnie, ponieważ zaatakował 13 km przed metą, co spowodowało, że jego przewaga na mecie była, była bardzo duża. I to nawet nie chodzi o to, że. Paso di Foscagno to był podjazd długi na dużej wysokości 2300 metrów. Realnie tam wcześniej było Mortirolo, niby Mortirolo, Mortirolo jechane od łatwiejszej strony, ale to wciąż 13 km, prawie 8% średniej stromizny, jakieś rampy po drodze, trudny zjazd. Potem droga wznosząca się doliną, realnie prawie 50 km pod górę i stromy podjazd do mety. To wszystko właśnie tak jak wspomniałem po. Na dystansie 222 km z monstrualnym przewyższeniem, a pogacza swój kilkunastominutowy, 13-minutowy atak na przełączy na w Skanio. No, przeprowadził w atomowym atomowym tempie, tempie i to nawet nie uwzględniając właśnie wysokości, która, która, miałaby, która miałaby, znaczy nie, która miałaby, która generalnie, która generalnie bardzo mocno utrudnia życie kolarzom. No, średnia prędkość podjeżdżania wyraźnie przekraczała tam 1700 m na godzinę, to około 1750. Co jest bardzo bardzo dużo po takim dystansie, po takim przewyższeniu, i na takiej, na takiej wysokości. On podczas tego ataku zrobił około 2 minut przewagi nad resztą stawki. Do mety dojechał z przewagą 2,5-minutową, w związku, w, związku w związku z tym nawet więcej niż 2,5-minutową, ponieważ 2,5 nad Gorgiem Steinhauserem, który był trzeci z EF, który jechał z ucieczki. 30 sekund nad Quintana. Quintana no, który chociaż nie wygrał etapu, pokazał, że jego największą domeną zaletą jest wytrzymałość i odporność na te duże wysokości. Szkoda, szkoda troszkę, że, że nie udało mu się wygrać etapu, ale znakomita jazda, jazda Kolumbijczyka. Na Roman Barté, jedyny, który atakował wyraźniej z grupy pretendentów do podium. 2, aż 2,47, Dani Martinez, 2,50, podobnie Thomas reszta rywali jeszcze dalej. W związku z tym to jest absolutny knockout. knockout w wykonaniu Tadeja Pogaczara, no i to pokazuje, że on jako jedyny poradził sobie z dystansem, przewyższeniem i, i, i wysokością. No i te wartości, które Pogaczar zaprezentował, są są porównywalne lub przewyższające osiągnięcia Jonasa Winogora podczas jego najlepszych występów podczas Tour de France jak na Col de la Los na przykład, gdzie również zadziwił świat znakomitą, znakomitą jazdą. Co jeszcze, co jeszcze warto tutaj podkreślić to ten atak Pogaczara jest wpisuje się w pewien schemat w tym roku to znaczy ci najlepsi kolarze Właśnie w ten sposób rozgrywają etapy. To są, mimo wszystko, trudne górskie etapy. Oglądaliśmy to wcześniej podczas, podczas wiosennych, wiosennych etapówek. Robił tak również, robił tak również Jonas Winegor, przed tym jak się rozbił na Kraju Basków. Mm, więc to jest kilkanaście kilometrów, to jest szczyt przed ostatnim podjazdem. To jest bardzo intensywny atak, podczas, podczas którego zawodnik zdobywa minutę, półtorej. No tutaj było to, były to prawie dwie przewagi nad resztą stawki, a potem to utrzymuje. Stąd, ta kilkunasto, stąd to właśnie kilkunastominutowe, ekstremalnie wysokie tempo na tak dużej, na tak dużej wysokości. Winegar robił to w tym roku na przykład na Tyreno-Adriatico. Natomiast no to była wcześniejsza faza sezonu z jednej strony, a z drugiej strony właśnie nie tak duże przewyższenie, nie tak duży dystans, no i nie tak duża wysokość, na której, na której jest to rozgrywane. Ale realnie właśnie Winegor robił co chciał, tak jak pogaczar. Tylko, że mówimy o pogaczarze tutaj na Wielkim Turze, nawet jeśli nie najlepiej obsadzonym, no to jednak jest to Wielki Tur, jednak jest to koniec drugiego tygodnia ścigania i koniec etapu o przewyższeniu 5600 metrów w planie. W związku z tym można śmiało w tym momencie znów po miesiącach niepewności, po tych porażkach w Tour de France mówić, że Tadej Pogacar jest w tym momencie równorzędnym rywalem Jonasa Winegora w najwyższej formie. A mimo, że Jonas Winegor wrócił na rower i już rozpoczął treningi po tej kraksie w kraju Basków, no to można powiedzieć, że sytuacja na tegorocznym turze będzie nieco obrócona to znaczy to winegor będzie osłabiony z drugiej strony. Pogaczar będzie po Giro d'Italia, na którym co do zasady oszczędza siły, ale nie cały czas no i ten etap do Livinio pokazał, że Pogaczar siłami również chętnie szafuje, chętnie sprawdza nogę, atakuje i zużywa całkiem sporo. Energii. A co w najbliższym tygodniu, co po dniu przerwy, bo to jest jakby na to nie patrzeć ważne, mamy jeszcze, mamy jeszcze sześć etapów, z czego cztery są wymagające górzyste. Sprinterzy realnie rzecz ujmując, mają tylko dwie szanse, z czego ostatnią w niedzielę w Rzymie, na krótkim 125 km etapie a także. Czwartek na 100, prawie 180 kilometrowym zjazdowo-płaskim, natomiast oprócz tego mamy góry. No i we wtorek Stelvio, jak wiecie, nie będzie. Stelvio zostało po pierwsze zasypane, po drugie lawiny uszkodziły nawierzchnię, w związku z tym zamiast Stelvio będzie Umbral, umbral Pass na granicy yy, szwajcarskiej, yy, ale też prawie 2500 metrów przewyższenia Gima Copy, najwyższy punkt yy, tego różnego Giro d'Italia wcześniej. Wcześniej dwa krótkie podjazdy na dużej wysokości i zjazd, więc ten początek wtorkowego etapu ciężki. Tam w sumie będzie również duży dystans 206 km, prawie 4500 m przewyższenia i meta. W Walgardenie długi podjazd, ponieważ realnie 35 km z jakimiś przerwami znów stromo do mety. No, i pytanie, pytanie, czy Tadej Pogaczar puści ucieczkę, czy może w tej ucieczce, za co otrzymają kciuki polscy kibice, będzie Rafomajka. Majka, który jest w znakomitej dyspozycji. Być może kolejny rok z rzędu jest to jego dyspozycja życia, ponieważ robota, którą robi dla Pogaczara, jest znakomita, imponująca i oczywiście Pogaczar pewnie. Poradziłby sobie, poradziłby sobie z rywalami, ale dzięki Rafałowi ma zdecydowanie ułatwione zadanie. Rafał Majka jest z nim długo, dyktuje tempo tak, jak potrzeba, schodzi ze zmiany wtedy, kiedy trzeba, jest, no można powiedzieć, pomocnikiem na miarę. Sepakusa w najwyższej dyspozycji w ostatnich latach. Także naprawdę super, super robota. I miejmy nadzieję, że Pogaczar, który ma bardzo wyraźną przewagę w klasyfikacji generalnej, no tak. Odpuści odpuści majce, ponieważ 6,40 przewagi nad Grantem Tomasem powoduje, że Rafał Majka może nie będzie musiał aż tak bardzo codziennie pracować na pogaczara. Miejmy nadzieję, że się zregeneruje i dostanie szansę na walkę o etap prawdopodobnie prawdopodobnie z ucieczki. Zatem we wtorek ciężki etap z metą w Walgardenie, We środę etap prawdopodobnie jeszcze cięższy 160 km, ale przewyższenie prawie 4200 metrów, eee, cztery duże podjazdy, jeden nieco mniejszy, eee, meta na Paso Brocon, eee, ciężki podjazd, prawie 12 km, 6,5% średnio, maksymalnie 13, po takim przewyższeniu, po wcześniejszym dniu w wysokich górach, to będzie, to będzie poważny Test. O etapie dla sprinterów w czwartek wspomniałem, w piątek etap do zapady, górzysty, ucieczkowy, więc jeśli nie wcześniej, to może Rafał Majka tutaj. O niedzielnym dla sprinterów wspomniałem, sobota ostatni, bardzo, bardzo ciężki etap, dwa razy Monte Montegrappa. To o nim wspominał Pogaczar jako o tym, gdzie chce zadać decydujący cios. Decydujący cios realnie zadał, zadał w niedzielę w Livinio, podobną do tego etapu w Livinio, więc jedno mówi na konferencjach prasowych, natomiast czy w wypowiedziach po etapach, natomiast potem wspomina, że realnie ten etap w Livinio zaplanował sobie jako kluczowy, ponieważ z jednej strony był on prawdopodobnie najcięższy w całym wyścigu, z względu na parametry, o których mówiłem już, kilkukrotnie, a po drugie e, Pogacar do Livigno ma szczególny sentyment, sporo tam trenuje, to raz, a dwa, że jak wspomniał, e, był tam na swojej pierwszej e, randce, ze swoją narzeczoną urską Gigart, e, w związku z tym ten aspekt emocjonalny również był zapewne dla niego bardzo, bardzo ważny. No i w sobotę dwa razy Montegrappa, dwa razy ciężki podjazd, kilka lat temu tam była górzysta czasówka, to jest podjazd, jeden z tych podjazdów monstrów, 18 km, ponad 8% e, Ponad 8% stromizny, prawie 1500 metrów przewyższenia, więc generalnie hardkorowo, natomiast do mety, natomiast do mety ze szczytu drugiego podjazdu na Montegrappa jest prawie 30 km zjazdu, więc to jeszcze wiele tam się może wydarzyć, w sensie nawet jeśli będzie jakaś przewaga, to wszystko raczej się zjedzie. Tak czy inaczej będzie co oglądać, będziemy się pewnie ekscytować bardziej ucieczkami niż rywalizacją w klasyfikacji generalnej, aczkolwiek no, choć na tle Pogaczara rywalizacja o podium wydaje się być rozgrywaną jakby w zwolnionym tempie, to zapowiada się ciekawie, ponieważ różnice są bardzo niewielkie między Tomasem a Conorem jest Minuta i dwie sekundy po drodze Dani Martinez do Tomasa ma 15 sekund, więc to jest trzech zawodników, którzy będą rywalizowali o dwa miejsca na podium. Cieszy dobra forma Romana Bardeta, który tutaj też w Liwinio się pokazał z dobrej strony. Cieszy dobra forma Tymena. Arensmana. No i moi drodzy, to by było na tyle. W tygodniu, jak zawsze, będą wrzutki radą zapowiadające etap na Facebooka. No a po całym wyścigu tutaj opowiem Wam na platformach podcastowych i kanale YouTube'owych. W zależności od Waszych preferencji, zapraszam do subskrybowania albo jednego albo drugiego źródła. A jeśli lubicie moje komentarze i moje podejście i spojrzenie na zawodowe kolarstwo, to zachęcam do polecenia mojej działalności waszym kolarskim, zdrowerowym znajomym i przyjaciołom. Zatem dzięki wielkie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.